Dobra, witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Evil Island Forgotten in Astral. W tym odcinku, cóż, przepatrzyłem wszystkie możliwe obszary. Nigdzie nie możemy się udać, całe... wszystko zablokowane, z nikim nie możemy pogadać, oprócz, tak jak w ostatnim odcinku zapowiadałem, z Kiel. O tym, co Kir powinien działać dalej. Czy... No, właściwie straciliśmy taki mniej więcej trop, co i jak się dzieje. Jedynie wiemy, że ten Jun jakiś tam poszedł sobie na gibat, no i chcemy się tam dostać. No i również było mowa, że Kir chce udać się do wojska, zaciągnąć się, żeby go tam wysłali. No cóż, zobaczmy, co powie o tym Kiel. Kiel, przyszło время nam rozstaться. Sahila pomogła zrobić dla mnie dokumenty. И теперь я готов пойти в армию и на шаг приблизиться к своей цели. Нет, так дело не пойдет. Что же это получается? Я столько раз спасала твою голову, чтобы тебя прикончили где-нибудь на бесполезных землях. Я иду с тобой. Куда? В армию, конечно. Ты рад? Но ты же девушка. И вообще, это очень опасно. Кир, ты обо мне переживаешь? Как это мило. Я знала, что рано или поздно ты наконец-то поймешь, что мы созданы друг для друга. Кель, я не о том. Просто тебе действительно нельзя со мной. Ерунда. У меня тоже есть документы, и мне несложно притвориться парнем. Я уже все решила. К тому же кто-то должен показать тебе дорогу до Северной крепости. Не wiem, co powiedzieć. Ta rozmowa jest tak... Taka, że naprawdę ciężko jest wymyślić cokolwiek, co można byłoby powiedzieć na jej temat. No cóż, na początku Kir oczywiście chce się pozbyć Kiel, w końcu się chce jej pozbyć. Już ma dość jej morderczego instynktu i wszystkiego, co tam dalej z tym się wiąże, ale jednak Kier... to tak nie ma. tak, jeszcze tutaj Kier, ja tyle razy ratowałem twoją... Ciekawe, co miała tak naprawdę na myśli. Tak, dalej jednak chcą do tego wojska iść, co moim zdaniem jest po prostu idiotyczne. No ale cóż zrobić, jeśli się tak sobie uradzili. No nie wiem. Ja sobie tego naprawdę nie wyobrażam, że pójdą do wojska, a tu nagle ich wezmą. No to idźcie na bezużyteczne ziemię, czemu nie? Tak, takich rekrutów właśnie, no. To naprawdę nie działa tak. A jeśli działa, no to armia kadagańska jest... wrakiem armii i na pewno jest bez sensu, ale cóż. Nie wnikajmy dalej. Tutaj oczywiście Kier zaraz wyjeżdża. No, jesteśmy dla siebie stworzeni. Ale Kir ucina. Ja nie o tym, no po prostu... Nie, no po prostu Kir jest miażdży system, naprawdę. Kir miażdży tutaj system pod każdym względem, no ale cóż zrobić, cóż zdziałać. Mamy za zadanie dostać się do północnej twierdzy, czyli żeby tam się dostać, czyli do obszaru tutaj kanionu, trzeba przejść przez jaskinie na drugą stronę. Jako że mam już ją oczyszczoną, po prostu klikłem sobie w ten punkt wyjściowy. No i proszę bardzo, no i trzeba przybyć do północnej twierdzy. No cóż, raczej nie jest to jakimś nie lada wyczynem. Więc po prostu tam pobiegniemy. Nawet nie wiem, czy nas coś zaatakuje po drodze. Raczej nie. No siema, pierwszy wartownicy, którzy nie dbają na nasze życie, no... Nieczęsty widok, ale oczywiście jest hiena, która również nas nie kocha. Nieczęsty widok. Nie, akurat hiena częsta, ale tamci wartownicy niezbyt częsty widok. No cóż, wystarczy więc teraz podejść tutaj, no siema. I misja wykonana, ale zanim... jeszcze przejdę przez tą strefę wejściową, to myślę, że oczyszczę tutaj... A w ogóle przejdę się po tej mapie całej, jak będzie coś ciekawego, to zobaczymy na filmiku.
Ohoho, patrzcie co znalazłem. Tutaj na tyłach tej twierdzy jest skrzynia. Super. I tutaj w tym miejscu kolejny kuferek. Kolejny kuferek, który no standardowy, no ale no już postanowiłem, że będę wam pokazywał każdy, więc również ten tutaj. Fajne miejsce akurat, skrytka fajna. Dobra, więc wchodzimy. No oprócz... A to potem powiem. Wejdźmy, wejdźmy. I jak widać tutaj od środka widzimy to miejsce, w którym była Sahila uwięziona, że tak powiem. No i sobie tutaj walczą, trenują żołnierze. I gdzie tu jest ten zabawny smaczek, który zawsze w każdej dotychczas miejscówce był? Zobaczmy, zobaczmy. Tam sobie trenują łucznicy. Ach, nie ma to jak trafiać do ciał niewolników rozkrzyżowanych. No super, super sprawa. O, 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 o. Czyżby to była ta magiczka, która świeci, zaświeciła właśnie nam to światło, ile się nie myliłem? Czy to może być coś innego? No dobra, nie ma to jak podpiekać zwłoki i sobie tutaj stać w takim miłym zapachu zwłok palonych. Świetna robota, trenować, no fajna sprawa, fajna sprawa. Chyba jednak nie, może nie będzie nawet, chociaż jeszcze zostaje dwie co najmniej rzeczy do podpalenia, więc może coś się nie udać, ale nie, nie sądzę. Raczej wszystko idzie po myśli tej gry. No tak czy siak, tutaj sobie wszyscy tutaj walczą, ale tutaj jeden gościu stoi tyłem, ten go cały czas okłada i a ten i tak wygrywa, więc może o to jednak chodzi. To taka zabawna w miarę kwestia, ale nie, jednak... O! A to ciekawe. No, naprawdę ta magiczka musi się poświęcać, aby zaświecić to światło, że tak powiem, i nie dostać czarami. Dobra, więc to jednak o to chodzi. No cóż. Kolejny miły smaczek. Ale nie przedłużając, jeszcze coś zrobi? Chyba nie. Teraz mamy do czynienia z sierżantem Zajrakiem. Zajrakiem. Odprawa sierżanta. Zobaczmy, co będzie. No, все теперь собрались. Кройца, отродье шакала. Я сержант Зайрак. Какой-то умник прозвал меня Зайрак-весельчак. У него было своеобразное чувство юмора. Так вот, у меня с юмором еще хуже. Поэтому я постараюсь стереть с ваших довольных рук улыбочки и ухмылочки. Забудьте все, что вы оставили за стенами этой крепости. Теперь вы солдаты могучей армии Хадаганской империи. Да продлится ее могущество на все времена. Поздравляю вас с этим. Кель, пока еще не поздно вернуться. Может, ты передумаешь? Эй, вы двое, молчать. Пока говорю я, остальные даже дышать не смеют. Ну и парочка. Эй, ты, болтун, как ты смел припереться в нашу крепость с заразой? Диверсию решил устроить? Думаешь, прикрыл свои язвы тряпками, а я и не замечу? Никак нет, господин сержант. Я уже здоров. Просто мое лицо обезображено шрамами после болезни. Ну, если так, то ладно. Но я все равно буду за тобой следить. Так вот, чтобы наша армия и дальше была такой же могучей и непобедимой, мы должны принимать в нее только самых-самых. Поэтому сейчас вы отправитесь в каньон смерти. Кто выйдет оттуда живым, да еще и с трофеями, тот счастливчик. Его ждет служба в нашей доблестной армии. Остальные же, вернее их останки, будут отправлены родным, если мы их найдем. Останки. Да помогут вам великие силы. Это единственное, на что могут уповать такие сосунки, как вы. Вперед, в каньон!
Nie zadzierживаться. Tak, tutaj rekrutacja do armii Kadaganu trwa tak, oczywiście to wiadomo było, że tutaj w tym kanionie trenują niedoświadczeni żołnierze kadagańscy. No cóż, będziemy musieli zabić prawdopodobnie jakichś więźniów, a może nie, zobaczy się. Tutaj tak, świetnie, Kir, nie dość, że jest w masce, nie dość, że jest w masce i cały jest czerwony jak to Jun, to jeszcze... Nie wiem, nie wiem co się robi w kadagańskim wojsku, ale to raczej mało prawdopodobne, że nie wiem, nie będą, że nie zauważą, że jest Junem, przecież nie może cały czas chodzić opatulony w różnego rodzaju szmaty i prędzej czy później ktoś na pewno by zobaczył, że jest Junem. Tu jest wielki minus z mojej strony dla Kira i dla twórców gry, zresztą popatrzcie się, ręce ma całe na wierzchu czerwone. No nie wiem, ja bym tego na opaleniznę nie zganił. No cóż, stało się. Musimy iść do kanionu śmierci. No niestety.